Siema, tutaj Koza kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Składu Wszechczasów. No i dzisiejszy materiał jest naprawdę wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że mamy aż dwóch gości, co prawda reprezentujących jeden kanał, Foodtruck. Oczywiście link na dole macie w opisie. Ale przede wszystkim dlatego, że dzisiejsza jedenastka... O mój Boże, tego naprawdę się nie spodziewaliście. Zanim jednak przejdziemy dalej do tego materiału, mam nadzieję, że przywitacie moich dzisiejszych gości dużą ilością łapek w górę. Zapraszam także do subskrypcji mojej skromnej osoby. No i wprowadzając was już w naszą rozmowę, na początku padło jedno pytanie. Czy będzie dużo sporów? No bo mamy dwie osoby, a skład tylko jeden. Pewnie będzie dużo, bo nic nie ustalaliśmy. Właśnie, ale ja poszedłem taką nieutartą ścieżką, bo widziałem wcześniej składy Tomka Śmiokały i PLKD. No to jednak wiesz, żeby ten format szybko się nie skończył, żeby nie był zbyt nudny, to chciałem dodać trochę kolorytu i pomyślałem o takich piłkarzach, których na przykład ja darzyłem dużą sympatią, którzy byli dla mnie no, ikoniczni, niekoniecznie najlepsi, ale to zobaczymy dalej. Ja w ogóle proponuję, żebyśmy przyjęli takie kryterium, że wybieramy piłkarzy tak naprawdę z ostatnich 30 lat, bo tylko w tych latach... Takich, których widzieliśmy. Piłkarzy na żywo, no bo jak zaczniemy się mądrzyć na temat, wiesz, Van Bastena, Cruyffa, Pelego i Maradony, to tak będzie lekko średnio moim zdaniem. Jakby wasze jakby kryteria zależą tylko i wyłącznie od was, no ale żeby tak to ruszyć, to jaki jest wasz bramkarz wszechczasów? No widzisz, kogo masz powiedzieć. Wiesz co, ja w ogóle nie mam tej jedenastki stworzonej, bo miałem dwie godziny teraz nagranie i nic nie wiem, ale jeśli chodzi o bramkarza, myślałem sobie o takiej jednak postaci, która jest ikoniczna i która jest bardzo ważna, która wpłynęła na jakby kształt gry bramkarza w ogóle i poniekąd zrewolucjonizowała grę na tej pozycji. I to jest gość, którego poznaliśmy, a więc Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, ale wiesz, on jednak puszczał sporo klopsów też w swojej karierze. Ja tak zastanawiałem się, myślałem nad nim, ale wydaje mi się, że to nie jest bramkarz, który też znalazłby się w jedenastce. Jeśli chcemy przyjąć kryteria tego, kto na przestrzeni ostatnich 30 lat był najlepszy, to uważam, że najlepszy był Gianluigi Buffon. Mhm. A może najbardziej zrewolucjonizował grę Manuel Neuer? Ja go nie mam, ale tak sobie myślę teraz głośno. Może, choć tak naprawdę Schmeichel ją rewolucjonizował w momencie, kiedy było zdecydowanie bardziej konserwatywne środowisko piłkarskie. Mi się tak wydaje. Można tak powiedzieć. To tak krakowskim tangiem Buffon. A co miałeś? Nie, ja w ogóle wziąłem Jose Luisa Chilaverta, wiesz? Najbardziej mi się podobał, bo był, wiesz, ekscentryczny i ładował uwolniaczki. Nie był może super bramkarzem, jeżeli chodzi o umiejętności takie sensu stricte. Ale jednak był taki, wiesz, właśnie ikoniczny i to zawsze mi się u niego podobało. Ale nie, dajmy Buffona, zgadzam się. Dobra, Gigi Buffon. Dobrze, Gigi Buffon, więc tutaj to mamy ustawione. Tą jedynkę wiadomo, że będziemy mieli. Ale teraz pytanie jeszcze dotyczące formacji. Czy jedziecie z czwórką obrońców? Czy idziecie w pełną ofensywę, jak na przykład Sebastian Milak, który dał trójkę? Jaki jest wasz wybór? Może dajmy 4-3-3, bo jednak boczni obrońcy to zawsze fajne pozycje w piłce. Ja zawsze lubiłem bocznych obrońców. Pewnie nam będzie łatwiej dojść do konsensusu, bo nie wiem, czy jeśli chodzi o pozycję wszechczasów, to skrajny obrońca jest aż tak mocno obsadzony. Jest kilka ikonicznych postaci, ale to będą takie oczywiste wybory. Tak mi się wydaje. Ja miałem nieoczywiste na bokach. A kogo chciałeś dać na bok? Wiesz co, na lewej w ogóle chciałem dać Biszenteli zarazu, bo zawsze lubiłem jego styl gry, ale właśnie to jest taki subiektywny wybór, bo wiesz, nie mówię, że był najlepszy, pewnie Roberto Carlos może miał więcej zwolenników na przykład, albo Marcelo, ale ja zawsze lubiłem Biszente i on był takim prototypem Jordiego Alby, wiesz, niski obrońca z trójeczką na plecach, który był ofensywnie usposobiony, chodził ładnie po skrzydełku, a też w defensywie był dobry, zdobył Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, no dla mnie taki, wiesz, zawodnik kompletny. Kawej zastanawiałem się. Nie chciałem dać Cafu, bo widziałem, że był w każdej jedenastce. I Roberto Carlos i Cafu to są takie oczywiste. Ale właśnie ja myślałem, powiem szczerze, że prawy obrońca jest najmniej oczywistą w tych wszystkich jedenastkach pozycją. Lewego każdy bierze Carlosa, ale prawa do tej pory nie było dwóch takich samych prawych obrońców. Dla mnie Dani Alves na przykład. Pewnie bym był się w stanie zgodzić, ale ciekaw jestem, jak będzie ze stoperami, bo na przykład dla mnie absolutnie w jedenastce wszechczasów, jeśli mówimy o tym, że mówimy o piłkarzach, których bardzo cenimy i grali w ostatnich 30 latach, no to się musi Sergio Ramos znaleźć. Nie, dla mnie jest to, że tak powiem, modelowy przykład środkowego obrońcy. Ma wszystko na tej pozycji. A takim stoperem, który z nim w parze mógłby dobrze wyglądać, a nigdy nie mogli grać razem, bo jednak w trochę innych przestrzeniach czasowych grali, dla mnie jest Alessandro Nesta. Też go zawsze ceniłem, ale nie wiem, czy na przykład Paolo Maldini nie jest u mnie wyżej w tym rankingu. No to,
Tu by trzeba było właśnie wybierać między Maldini i Manestą, ale w parze z Sergio Ramosem jeden z nich by się sprawdził doskonale, bo mielibyśmy takie fajne hamidełko, które się wpierdzieli i gra agresywnie, i takiego gościa, który gra bardzo elegancko i ma dobre wyprowadzenie. Czyli mogę się zgodzić na Maldiniego. Okay, czyli odpowiadając na moje pytanie, czwórka obrońców. No właśnie, po lewej czwórka? Stronie, dobrze, czyli po lewej stronie mamy Liza Razu. To rozumiem, że już przeszło, tak? Tak, będzie wiesz, to się akceptuję, działo. Akceptuję, absolutnie, bardzo fajny wybór. Po prawej stronie mamy Cafu, bo rozumiem, że też się zgadzacie. Nie, Daniego Alvesa, tak? Mówiliśmy. Przepraszam, Daniego Alvesa. Daniego ja powiedziałem, Alvesa. Że Dani Alves, tak. No, dla mnie jest to zawodnik, który też jednak był lekką rewolucją na tej pozycji i jednak ważnym ogniwem drużyny Guardioli, która była drużyną wszystkich. W ostatnich 30 latach jedną z top 3 na pewno, nie? Jeśli chodzi o poziom gry i sukcesów. Zdecydowanie. I razem z Alvesem mamy Ramosa. Tak. I kogo mamy tego ostatniego? Czy w końcu Nesta, Maldini, czy zaraz jeszcze się trzeci nam pojawi? Maldini. Chyba ze względu na osiągnięcia, na taką kartę zapisaną, wiesz, w futbolu, wydaje mi się, że Maldini. Dobra, no to obronę już mamy, no i teraz kwestia pomocników. Ilu tych pomocników będzie i kto się tam w ogóle znajdzie? Ja bym się 4-3-3 chyba jednak najłatwiej. No, chyba trzeba 4-3-3, bo tam z przodu będzie ciężko, żeby pomieścić tych, których trzeba pomieścić, bo niektórych pewnie trzeba tam umieścić. Tak pytanie, czy trzeba, wiesz. No. Możemy się zabawić i wiesz, nie umieszczać Messiego, Zidana, Ronaldinho i Ronaldo. I fenomenu też, nie? No to dobrze. No, słuchaj, dla mnie absolutnie ukochanym moim ofensywnym środkowym pomocnikiem przez całe życie był Pablo Cesar Aymar. Wiem, że on się może nie nadaje do tego, żeby być w 11 wszechczasów, ale po prostu najmilsze wspomnienia, jakie mam z ofensywnym pomocnikiem, to zawsze mam z nim. Więc to jest moja taka bardzo nieśmiała propozycja i taki wniosek napisany niewyraźnym drukiem, który składam. To może jak już Argentyna, to dajmy Juana Romana Riquelme. Też go uwielbiałem, może nie aż tak jak Aymara przez pryzmat tego, że jednak nie grał w Walencji, tylko mimo wszystko w konkurencyjnym Villarrealu, bo o Barcelonie nie mówię, ale dobra, no niech będzie Riquelme. Ale jeszcze jeden środkowy pomocnik, skoro chcemy mieć trójkę. Nie, no na razie mamy... czyli tylko Riquelme wybieracie, tak? Na razie Riquelme, tak. No Aymar, wydaje mi się, że jednak to nie ten rozmiar kapelusza, też go bardzo lubiłem. Ale ja też na przykład miałem wypisanego Mohameda Butrike, zawodnika z Egiptu, który dla mnie był przekozakiem takim, wiesz, Zidanem z Egiptu. I naprawdę, ja uwielbiałem oglądać kompilację tego gościa i przypomniałem sobie o nim ostatnio, bo widziałem, że Bob Bradley, były trener reprezentacji USA i Egiptu, powiedział, że to najlepszy piłkarz, z jakim współpracował. I jeżeli widzowie kanału Koza Sport mają taką okazję, to sobie proszę wpisać w YouTube'a Mohameda Butrike i obejrzeć jego kompilację. Przyznam szczerze, ja sam będę musiał to zrobić, bo to nie jest zawodnik, niesamowity gość. Niesamowity gość. I on na Pucharze Narodów Afryki zawsze wymiatał. Dobrze, ale nadal nie mamy ułożonych tych nie, dwóch. Nie zmieści się Abutrika w naszej 11. No to możemy dać propozycję Polkosia, możemy dać propozycję Wiśni. Będziemy mieli najdziwniejszy środek pola w tej serii. Ja jestem za, przyznam szczerze. Dobra. To będzie Aymar i Abutrika. No, pięknie. No to na to się mogę zgodzić. Aymar Jesza, to mogę się zgodzić. Jestem w stanie się założyć, że do końca tej serii, nieważne kto by się tutaj pojawił, ten środek pola na pewno się nie powtórzy. Jeszcze tylko powiem a propos Aymara, bo wiadomo, że jakby druga część jego kariery to był taki zjazd, nie? I on był trochę zjazdowiczem. Ale nie wiem, czy pamiętacie, bo co jakiś czas pojawiał się piłkarz, o którym Diego Maradona mówił, że to jest ten piłkarz, który zastąpi mnie w reprezentacji. I o Pablo Cesarze Aymarze też tak powiedział. Wydaje mi się, że o Riquelme też tak mówił. O Riquelme tak mówił, mówił tak o Aguero i mówił tak o Messi. Myślę, że to zależało też od tego, z kim imprezował. I co impreza, to ten nowy następca. Albo co brał. Maradony mógł być. Dobra, no i teraz czas na ofensywę. Ciekawy jestem, czy teraz zejdziemy do pierwszej ligi polskiej, bo już mniej więcej tutaj idziemy bardzo szeroko, więc jestem ciekawy, co mnie tutaj czeka. Musimy lecieć subiektywnie, wydaje mi się, Wiśnia. Nie ma co się kierować, wiesz. No to jak, jak już tak zaczęliśmy, no to jedźmy subiektywnie, tylko muszę się w takim razie teraz trochę zastanowić. Jest to absolutnie najbardziej hipsterskie zestawienie, jakie mogłem sobie wyobrazić, więc już... Macie bana na Ronaldinho, w takim razie macie bana na Ronaldo, macie bana na Messiego, bo skoro już ten skład tak wygląda, to już dokończmy go w ten wasz sposób. Dobrze, ja na przykład mogę zaproponować piłkarza bardzo znanego i świetnego, przynajmniej jeżeli chodzi o przyjęcie piłki. Wydaje mi się, że gdybyś zrobił kompilację z jego przyjęciem piłki i umieścił, wiesz, w paryskim Louvre, to ludzie by nie narzekali, że to nie jest sztuka, bo to absolutnie sztuka była i tym piłkarzem jest Dennis Bergkamp. Mhm.
Moje serce fana Arsenalu się cieszy, kiedy to słyszę, więc jakby ja mogę wam go tam wpisać, jakby nie ma problemu. Nie wiem, czy ktoś potrafił lepiej przyjąć piłkę niż on. No to było niesamowite, jak się właśnie te kompilacje ogląda, bo jakby no ja byłem dosyć młody i wtedy się aż tak bardzo na to nie zwracało uwagi, jednak. I przede wszystkim wydaje mi się, że dla, no jak ja byłem dzieciakiem, no to Henry robił dużo większe wrażenie, no bo strzelał więcej goli i no i jakby dla takiego laika, no to to taki bardziej wartościowym zawodnikiem jest Henry, ale teraz z perspektywy czasu, jak się patrzy na to, co Bergkamp potrafił zrobić, to to przecież było niewiarygodne. Obrońca na plecach, przyjęcie wewnętrzną, zewnętrzną, w ogóle każdą częścią stopy. Nawet zawsze agent mieli ciepło się, bo opowiadał o Denisie Bergkampie jako o trenerze. I też pamiętasz, wiecie, tę historię, którą ci opowiadał o tych kompilacjach Bergkampa? Nie, no Denis Bergkamp był wtedy trenerem napastników w Ajaxie i jak ktoś zaczynał kozakować i cwaniakować na treningu i cieszyć się, zaczynał się jarać, że strzelił jakąś piękną bramkę, to podchodził do niego Denis Bergkamp i mówi: słuchaj, wpisz sobie na YouTubie top 50 moich najlepszych bramek. No dobra. I jak skończysz to oglądać, to wpisz sobie następne top 50. Rozmawiać dalej. To był mega kozakiem, jeśli o to chodzi. I jestem się w stanie zgodzić z tym wyborem też przez pryzmat tego, jak on zrewolucjonizował Premier League tak naprawdę, bo to było to pokolenie, może pierwszy był Cantona, tak? Tym pierwszym zagranicznym piłkarzem, który stał się wielką gwiazdą w Premier League, no ale Bergkamp był na pewno kolejnym, no i no, jest kozakiem, zgadzam się, no. No i też strzelec chyba jednej z najbardziej charakterystycznych bramek, a właśnie tak jak ja często mówię, to przy tym składzie wszechczasów ważne jest to, żeby ktoś miał to coś, dzięki czemu zapada w pamięć. I Denis Bergkamp na pewno miał ten taki pierwiastek, który no, niewielu go posiadał, umówmy się. Dokładnie. Okej. Okay. Masz wieś jakiś swój typ jeszcze, jeżeli chodzi o napastników? Znaczy wiesz, ja na dziewiąteczkę to chciałem zdecydowanie fenomenu, ale jak już idziemy teraz innymi kryteriami, no to wybierajmy inne, no bo akurat uważam tego piłkarza za dziewiątkę wszechczasów. Zdecydowanie. W wielu aspektach. Więc możemy go dać, nie ma problemu, jeżeli się obydwaj zgadzacie. W tym sensie, że no jednak jest najbardziej kompletny i był pierwszym takim piłkarzem, który robił coś magicznego na takiej dłuższej przestrzeni czasowej. On nie czarował, tylko nie zaczarował nas raz, tylko czarował nas przez wiele lat, pomimo tego, że się później zmagał z kontuzjami, więc no uważam, że fenomen powinien się znaleźć mimo wszystko w tej jedenastce wszechczasów. No, bo lepiej nie znajdziemy. To już by było takie... Tak najbardziej, zresztą oglądają cię fani serii gry FIFA 20 i wiedzą, jak dobra jest to karta w tej grze, a więc to też myślę, że to będzie taki dla nich miły akcent. Ja wam powiem więcej, to była pierwsza moja koszulka piłkarska, tyle że jakaś taka dziwna, kupiona na bazarze w Nowym Sączu, czy jedna z pierwszych, jak przechodził do Interu, tylko z numerem 10 mi się dostała taka podróba, no. Także takie zupełnie dziwna przygoda, no ale myślę, że temu kozakowi się miejsce... Ale każdy chyba ma taką przygodę z koszulką. Ja na przykład marzyłem o koszulce Andrzeja Niedzielana z reprezentacji Polski na komunie, a dostałem jakiegoś Ricardo Kake, więc dramat, po prostu dramat. Ja nienawidziłem Juventusu, mama z wycieczki do Włoch przywiozła mi szalik i czapkę Juventusu i mówiła: o, jakiś piłkarski prezencik dla ciebie, to na pewno będziesz zadowolony. No, otóż nie byłem, no. Ja z kolei najbardziej zawsze lubiłem Nuno Gomesa i pewnie chciałbym jego umieścić, ale też jeżeli myślałem o takiej topowej dziewiątce, nikt by go na pewno nie wymienił, pewnie i z widzów, i z was, ale zawsze mi się nasuwał na myśl Brazylijczyk Jardel, bo to był taki dla mnie zawodnik kompletny na tej pozycji i on w swoim prime miał takie lata we FC Porto, w Sportingu, w Galacie, że zawsze strzelał więcej goli niż rozgrywał meczów i był dla mnie absolutnym fenomenem. Zresztą Grzesiek Mielcarski nam też dużo o nim opowiadał i obaj rywalizowali o miejsce w 11 Porto i chyba był taki mecz, że dostali po 45 minut, Grzesiek strzelił po pierwszej połowie bez bramki, wszedł Żardal i chyba strzelił w drugie 7. Także już było jasne, kto te rywalizacje wygrał. Żardel to dla naszego pokolenia był taki piłkarz, że jak się sprawdzały wyniki Ligi Portugalskiej w piłce nożnej, pamiętasz, Polkoś? Tak, na tych tak, ostatnich tak. Rodach, to właśnie zawsze tam na to 40 goli. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten chłop strzela tyle bramek, a nie zrobił kariery poza granicami Portugalii tak na dobrą sprawę, bo on poza Portugalią, no nigdy ta jego gwiazda nie świeciła tak. Mniej więcej tak jak Jonas w ostatnich latach. Dla wszystkich fanów tak. FIFA to jest zawodnik, który
W zasadzie nikt go nigdy jakoś straszliwie nie cenił, głównie w środowisku FIFA przez to, że jest wolny, ale zawsze tych bramek strzelał hurtowo. Ale jak rozumiem, to nie jest wasz wybór do jedenastki wszechczasów, więc kto jest tym ostatnim w podstawowej jedenastce? Tę ostatnią dekadę zdominowali Hiszpanie i w kontekście klubowym, i w kontekście reprezentacyjnym. Mamy tylko Sergio Ramosa, a tam jeszcze kilku było. No to może, nie wiem, Raul albo Van Nistelrooy. Z Van Nistelrooyem się nie zgodzę. Bo jednak on z Raulem prędzej. Z Raulem prędzej, bo jednak był pierwszym takim, wiesz, superstrzelcem Ligi Mistrzów. Osiągał sukcesy w klubie może mniejsze, później w reprezentacji, chociaż się załapał na początek. Niech będzie Raul, no. To jest też w sumie taka, wiesz, Raul to jest taki symbol też naszego dzieciństwa, tak na dobrą sprawę. Zawsze pamiętam, była podjarka, jak w tych pierwszych FIFA-ach piłkarze zaczęli mieć takie personalizowane cieszynki. Bo Raul zawsze całował... Obrączka. Miał obrączkę, tak. Bo później się zdziwiłem, że to jest wielkie oszustwo i mistyfikacja, że nie całował obrączki. Ja mówię, jak to? On przecież nie całuje obrączki. On całował miejsce, w którym miał obrączkę, bo nie mógł grać z obrączką. I to też było dla mnie takie duże rozczarowanie jako dla dzieciaka. Ale możemy dać Raula, no. Ja się z Raulem osobiście zgadzam. Uważam, że największym przekleństwem Raula jest Cristiano Ronaldo, bo jakby przez to, że Ronaldo przyszedł od razu po Raulu, no Hiszpan został tak troszeczkę zapomniany i to jak był dużym piłkarzem, w szczególności dla całego Realu Madryt, to w ogóle jakby no, trochę odeszło w zapomnienie. Pamiętacie, jak Raula żegnali w Realu? No to był skandal. On przecież do Schalke poszedł potem. Poszedł do Schalke po Realu i zorganizowano konferencję prasową, na którym poinformowano, że Raul odchodzi. Nie? To coś skandalicznego, nie? Więc my go żegnamy z honorami. Ostatnio Agiel Borysiuk, którego gościliśmy w Futraku, on też wcześniej opowiadał taką historię, kiedy grał na Schalke jeszcze w barwach Kaiserslautern i mówił właśnie, że Raul był jednym z lepszych piłkarzy, jakiego widział na żywo na boisku. I ten Raul chciał mu założyć siatkę podczas spotkania, ale Agiel szybko złączył nogi i się nie dał i podszedł do niego i mówi respekt, respekt, ale Raul się tylko na niego popatrzył i pobiegł dalej, nie? Ale Agiel chwileczkę mógł tam, wiesz, w tresztok pójść z Raulem. No był blisko wielkiej piłki na pewno w tamtym momencie. Otarcie. Dobrze, ale to jeszcze w takim razie, jakby było mało sporów, to macie teraz jedną pozycję, tego jokera, pierwszego do wejścia z ławki. Tomek Ćwiąkała sugerował, że najlepszym zadaniowcem do składu wszechczasów jest Peszko, ale może wy macie jakiś inny typ. Sławek się sprawdza na wielu płaszczyznach, to na pewno. Ale ja myślę, że jest to niszowy skład poniekąd. I brakuje w nim polskich akcentów, to może dajmy Piotrka Zielińskiego, oba jesteśmy jego fanami. Ja Piotrka Zielińskiego zawsze. Ostatnio mój jeden znajomy mówi mi tak, słuchaj, jak to jest, że ci wszyscy dziennikarze krytykują tego Piotrka Zielińskiego i mówią, że ma słabą psychikę? Przecież każdy z nas i każdy z nich, jakby miał wyjść na São Paulo i zagrać przed 40 tysiącami ludzi, to by się zesrał namiętowo, a ten Sielu tam co dwa tygodnie wychodzi i gra, więc może aż taki słaby psychicznie nie jest. No, jesteśmy wielkimi fanami talentu Zielka. Łukasz Piszczek nam powiedział, że to jest najlepszy piłkarz, z jakim trenował na zgrupowaniach reprezentacji Polski, co też dużo mówi o Zielku, więc czemu nie? No jak już masz, jak i tak już nas będą jechać za to, co wybraliśmy, no to dołożmy. Tak, jakby w trójkę możemy założyć fan klub, bo ja tak samo bardzo, bardzo lubię Piotrka Zielińskiego i dla mnie to, jak go widziałem parę razy na żywo, to co on widzi, to z trybun się czasami tych rzeczy nie widzi. Ziel więc... w pozycji Abu Trikę, Riquelme i Aymara, na każdej z nich może zagrać. No, to jest... Dokładnie, idealny zmiennik właśnie będzie. Ja pamiętam też, jak w młodzieżówkach chłopaki zawsze mówili, że wracali z kadry i ktoś tam mówił im, załóżmy w młodej Legii, kurczę, ale ten to ma umiejętności. To zawsze odpowiadali, to chyba nie widziałeś Zielińskiego na kadrze, nie? Że zawsze to był mega kozak. Przynajmniej w tym waszym składzie jest to jedyny piłkarz, który mógłby na tym boku zagrać, chociaż takim tak, półbocznym, właśnie... ale mógłby zagrać. Cztery, trzy, idealnie się czuję. Na wiele pozycji. Ja słuchaj, kiedyś rozmawiałem z jego bratem, który jest 9 lat od niego starszy i mówi, że Zielek zawsze się do niego przylepiał, jak on szedł grać z kolegami, nie? I on mu mówił, ty chłopie, weź zostań w domu, bo nie ma szans, żebyś ty zagrał z piłkarzami czy z zawodnikami o 9 lat starszymi. A Zielek konsekwentnie za każdym razem szedł i mówił, a może się tak zdarzy, że ktoś wypadnie i akurat będzie potrzeba. No i raz była potrzeba, jak został, to chcieli go już zawsze i zawsze wychodził w pierwszym składzie, więc no czasem się opłaca być upierdliwym. Wiem coś o tym, bo mam brata 7 lat starszego, więc jakby jest to dla mnie temat znany. No i dobra, słuchajcie, mamy skład wszechczasów, jedenastkę niewiarygodną.
Ale chyba Butyka kapitanem, co? Teraz tylko pytanie, kto tych orłów poprowadzi? Obydwaj z Polkosiem wydaje mi się, że jesteśmy zafascynowani geniuszem trenerskim Pepa Guardioli. Nie wiem, czy on by nie był tutaj dobry, bo to by było takie najbardziej sprawiedliwy wybór. No chyba, że chcemy coś przycudować, no to też możemy, no. Nie, chyba nie będziemy cudować. Jesteśmy tak jak powiedziałeś, wiernymi fanami jego filozofii. No, po prostu podziwiamy to, jak zmienił tę grę i tak, ja się zgadzam. Wszystkie pozycje literackie, jakie wychodzą na jego temat, to staram się kupować, czytać, chłonąć, bo wow, no to jest przegość i oboje też bardzo chcemy kiedyś w niej przyszłości zrobić wywiad, zaprosić go do futraka. To jest takie nasze małe marzenie, które może się kiedyś ziści. I słuchaj, jak zbierzesz w kółeczku tych wszystkich piłkarzy, których mamy, no może poza Sergio Ramosem i powiesz do nich take the ball, pass the ball, to wszystko będzie hulać, także wiesz, myślę, że to graj trąbi. Zgadzam się, powiem szczerze, z tym Guardiolą. Jest to dla mnie niesamowite, że jakby jest to najpopularniejszy wybór we wszystkich odcinkach. Ale jest to no, ciekawe, no bo jednak w czasach Realu Madryt zdobywającego no, hurtowo Ligę Mistrzów i dominującego chociażby w tych rozgrywkach, to, że w ogóle nikt nie zastanawia się na przykład nad Zidanem, dla mnie jest niesamowite, pokazuje jak Pep Guardiola jest był wielkim trenerem po prostu, że nikt tutaj nie rozważa. Czasami może pojawi się gdzieś Jurgen Klopp, raz pojawił się Sir Alex Ferguson, ale jakby Pep Guardiola każdemu, niezależnie od tego jaki klub lubi, jaką ligą się interesuje, od razu przychodzi do głowy. Ale wiesz, my musimy dopasować trenera do koncepcji zespołu i do zawodników, jakich mamy, dlatego albo Guardiola, albo Wojciech Stawowy ewentualnie, to są te dwie opcje, które nam tutaj obawiam się, że do tego zespołu żaden trener by się nie dopasował koncepcją, szczególnie Ronaldo, Bergkamp i Raul. Ciekawy jestem, kto by chciał pójść do boku. Tak więc, jak mówiłem na początku tego materiału, takie jedenastki nie spodziewaliście się na pewno. Jeżeli chodzi o wasz skład wszechczasów, no to melduje się tutaj kapitan Barcelony, Carles Puyol, którego wybieraliście niemalże jednogłośnie. No i dziś pozostaje tylko pytanie, jaki będzie drugi środkowy obrońca, tym razem lewy środkowy obrońca w naszej jedenastce wszechczasów. Komentujcie, łapkujcie komentarze, które wam się podobają, żebym wiedział, no, na kogo oddajecie swoje głosy. Tymczasem mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Pamiętajcie o sprawdzaniu poprzedniego odcinka oraz o subskrybowaniu moich dwóch kanałów. No i oczywiście zaglądajcie do opisu, tam macie link do moich dzisiejszych gości. Tymczasem to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piuma!